Rozpoczynamy kolejny program serii Mazowsze Powiat Płock. Dziś porozmawiamy o aktualnych tematach, które dotyczą mieszkańców Płocka i miasta Płocka. Moim państwa gościem jest pan Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora. Bardzo serdecznie witam państwa. Dziś kilka tematów poruszymy w ramach naszego programu, ale rozpoczynamy od tego, co miało miejsce kilka dni temu. Kampuls Polska w Przyszłości to ważne wydarzenie, na którym Płock również był obecny. Dokładnie tak. To już takie wydarzenie, można powiedzieć, społeczne, trochę polityczne również, na które młodych ludzi zaprasza Rafał Trzaskowski. Od kilku lat organizuje tego rodzaju spotkanie młodych ludzi, gdzie zaprasza. Bardzo wielu gości ze świata kultury, sportu, także polityki, ludzi, którzy są aktywni w społeczeństwie, ludzi, którzy są także kreatorami zmian i chcą zmieniać rzeczywistość, która wokół nas jest. I tu mówimy zarówno ta rzeczywistość o znaczeniu samorządowym. Poniedziałek był takim dniem, gdzie samorządowcy z całej Polski również zjechali na kampus i rozmawiali z młodymi. Ludźmi, ale także w tym wymiarze ogólnopolskim, a także europejskim czy nawet światowym. Nie zabrakło ważnych, dobrych rozmów podczas bardzo, bardzo wielu paneli, tak jak powiedziałem, Płock od samego początku jest na kampusie obecny miasto młodym ludziom, jako miasto otwarte przede wszystkim, miasto akademickie również i miasto, które jest takim fajnym miastem dla młodych ludzi, gdzie wiele się dzieje i gdzie można także swoje życie i osobiste, i zawodowe z Płockiem związać. Jest tam, proszę Państwa, stanowisko, stoisko, które zachęca do tego, żeby przyjść do Płocka, ale również Pan Prezydent się angażuje w to przedsięwzięcie i właśnie jaka jest rola prezydenta takim projekcie? Znaczy, przede wszystkim można być prelegentem podczas jakiegoś panelu, ale także ważne jest to, że na takim wydarzeniu społecznym, politycznym można spotkać bardzo wiele osób, począwszy od Rafała Trzaskowskiego, który jest głównym pomysłodawcą i organizatorem kampusu prezydenta Warszawy. Dla mnie istotne było także spotkanie z wieloma włodarzami miast także z byłym prezydentem Sopotu, obecnie ministrem w rządzie Donalda Tuska, który jest właśnie odpowiedzialny między m.in. za te sprawy samorządowe, za także w. Finansowanie, wielu inwestycji z KPO, były rozmowy o perspektywach zmian w prawie dotyczącym właśnie finansowania samorządów. Także to był bardzo dobry czas, gdzie między innymi pani prezydent była Gdańska, pani prezydent Łodzi, wielu prezydentów nieco mniejszych miast, takich jak Opole, Sosnowiec, Katowice, także, więc dobra, płaszczyzna do dobrych rozmów i wymiany doświadczeń. To są tak zwane, proszę Państwa, rozmowy kuluarowe, które są bardzo Nie, ważne. Niekoniecznie kuluarowe. One są po prostu <laughs> ważnymi rozmowami z perspektywy dalszego rozwoju z jednej strony Polski, tej samorządowej Polski, jak i tych naszych małych ojczyzn. Zwłaszcza, że to także doskonała okazja do spotkania wielu prezydentów, którzy, czy burmistrzów, którzy po raz pierwszy zostali także włoderzami swoich miast. Praktycznie jedna trzecia bowiem prezentów wójtów burmistrzów podczas ostatnich wyborów została zmieniona. Więc była okazja chociażby do spotkania się z nowym prezydentem Olsztyna. Otóż to. to... Czy... Panią prezydent Kielce. Tak jest. Pozdrawiamy z tego miejsca. To bardzo ważne wydarzenie. Ważne, żeby Płock na nim był i w nim uczestniczył. Równie ważne, arcyważne wydarzenie. I ale sobie... ważne, to było istotne, że nie tylko Płock, ale że młodzi ludzie z Płocka, z regionu także byli obecni. Zawsze co roku są obecni. Każdy, kto. Chce y, przyjechać na kampus, wystarczy się zarejestrować y, i można naprawdę bardzo aktywnie y, spędzić czas. W, z jednej strony w gronie swoich rówieśników z różnych części Polski, z drugiej strony y, spotykając się, rozmawiając i zadając pytania nie z kartki, tylko po prostu te, które młodego człowieka y, gdzieś tam y, dręczą czy, czy zajmują. Y, tym politykom z pierwszej strony gazet, którzy właśnie po to tam przyjeżdżają, żeby na te pytania odpowiadać. To dotyczyło zarówno prezydentów, wójtów czy burmistrzów, czy także premiera Polski, a także wielu, wielu ministrów. Czyli pytań nie zadają sadyści? Y nie, pytania zadają przede wszystkim młodzi ludzie, którzy rzeczywiście na kampus przyjechali i czasami są to bardzo trudne pytania, zwłaszcza te dotyczące realizacji wyborczych, na przykład obietnic, z których no niestety, ale z różnych powodów nie wszystkie zostały spełnione, a realizacja innych, to też normalne jeśli chodzi o młodych ludzi, wydaje się idzie zbyt wolno. Otóż to no, zmieniamy temat z ważnego na ważne, bo porozmawiamy sobie proszę Państwa teraz od CPK, bo właśnie wybrano y, wariant, y, wariant tego, w jaki sposób y, będzie CPK kształtowany. Wariant, no właśnie dobry dla Płocka? Tak, wariant korzystny dla Płocka, wariant, o który żeśmy zabiegali w, przy realizacji CPK. Ja tylko przypomnę, że w pewnym momencie pojawiła się pewna wątpliwość, czy w ogóle Płock nie będzie wykluczony, wykluczony znów z budowy kolei szybkiej prędkości. Byliśmy razem z wiceprezydentem Arturem Zielińskim u pana wiceministra, rozmawialiśmy na ten temat, uzyskaliśmy za. Że kolej szybkiej prędkości nie ominie płocka, będzie przebiegała przez Płock, natomiast no, niestety będzie w tym drugim etapie realizacji mm, kolej szybkiej prędkości w Polsce. Natomiast bardzo ważne jest to, żebyśmy w tych planach po prostu byli i one wcześniej czy później będą realizowane. To tak jak trochę z budową S10. No, gdybyśmy no, w prawie w tej chwili 9 lat temu nie wpisali do rządowego e, programu budowy S-10 w bezpośrednim sąsiedztwie Płocka, dzisiaj nie moglibyśmy uczestniczyć w kolejnych etapach. Niestety, około 6-7 lat rządów PiSu dla tego projektu niestety było stracone, ale dzisiaj wracamy do e, tematu i e, znów... E, temat budowy S-10 jest już tematem, który rozpatrujemy nie na zasadzie pomysłu, ale konkretnych koncepcji przebiegów S-10 w Bezpośredniej sensie Płocka. Wierzę, że kolejne kroki, a więc projektowanie i później realizacja będą następowały po sobie. Natomiast ważna jest tutaj determinacja, ważne jest zaangażowanie samorządu. Natomiast pamiętajmy, że ostateczne decyzje zapadają w rządzie po tym, jak posłowie uchwalą budżet z określonymi kwotami na realizację tych zadań? To trochę tak jak w samorządzie. My dzisiaj możemy powiedzieć: budujemy drugą nitkę Wyszogrodzkiej, bo mamy środki na ten cel. Znaczy w tym momencie projektujemy, a od przyszłego roku będziemy budowali. Tak samo realizujemy konkretne inwestycje drogowe. Kończymy ulicę Chopina, jest ulica pod górze liściasta, wiejska. Wiele, wiele ulic dróg rowerowych, przemysłowa. To wszystko może być realizowane, bo mamy środki w budżecie. Wiadomo, że w tym momencie posłowie pochylają się nad projektem budżetu państwa i od tego, jakie kwoty tam się znajdą, na jakie zadania, będzie zależało, jak szybko będą one realizowane. I dzisiaj, oczywiście, mówimy o S10 w perspektywie najbliższych kilku lat. Niestety. Projekt Kolei szybkiej prędkości to jest projekt znowu, o który, który będzie realizowany w perspektywie kilkunastu niestety lat. Natomiast ważne, żeby rzeczywiście. Płock na tej trasie kolej szybkich prędkości był, żebyśmy mogli w końcu dojechać do Warszawy nie przez kutno, tylko najkrótszą drogą, w około godzinę, albo nawet nie. I wtedy rzeczywiście będziemy mogli mówić o tym, że zakończyła się ta niechlubna, niechlubny czas wykluczenia komunikacyjnego naszego miasta. No właśnie, tutaj padło słowo klucz, czyli wykluczenie komunikacyjne, to jest tak, że wyrządzi dostrzegają ten problem, że Płock, Czyli duży ośrodek na Mazowszu, duże miasto na Mazowszu, jest wykluczone komunikacyjnie? Dostrzegają. Tutaj pan minister Malebszak ewidentnie mówił o tym, że jest to sytuacja, która nie powinna mieć miejsca. Niestety, kiedy była budowana centralna magistrala kolejowa, E, ówczesnemu e, bodajże premierowi Gierkowi e, wystarczyło tych pieniędzy tylko do. E, z a dalej już niestety nie w efekcie Płock e, nie doczekał się budowy, natomiast plany były i w tym momencie one powinny zostać po tych no, kolejnych 40 latach ponad zrealizowane. Mówi Pan prezydent o tym, że to kilkanaście lat, to możemy jakieś wstępne daty chociaż przybliżyć. To będzie 2030-40 rok. No niestety, jeśli chodzi o e, pewnie koncepcje i projekty, to lata 30. natomiast realizacja, no oby jak najszybciej, natomiast sądzę, że to jest rok 2040, to jest e, ta lata chyba najbardziej realna. To teraz porozmawiamy o inwestycjach drogowych, ale które zapewniam szybciej niż w 2040 roku, czyli te inwestycje, które mają miejsce w Płocku. Największa z nich to e, przebudowa ulicy Przemysłowej i Chopina. Jedna trwa, druga jest już na ukończeniu. Rzeczywiście, zakończyliśmy już przebudowę ulicy Chopina. Tam pozostały tylko kosmetyczne jeszcze elementy do zrealizowania, czyli przede wszystkim oznakowanie poziome. Natomiast ulica przemysłowa, ona jest w trakcie realizacji, jeszcze będzie kilka ładnych miesięcy w fazie realizacji. Oczywiście będziemy tą inwestycję realizować etapami. W tej chwili ten pierwszy etap, najbliżej mostów, rzeczywiście jest najbardziej zaawansowany. Natomiast kolejne etapy, im bliżej batalionów chłopskich, tym będą. Także konsekwentnie realizowane. Finalnie, w perspektywie przyszłego roku, inwestycja będzie zakończona. Ja mówię o tych dwóch dużych inwestycjach, bo można powiedzieć, że to są jedne z najbardziej kluczowych dróg w Płocku i na pewno to są największe inwestycje, które w 2024 roku drogę wytrwają. Bez wątpienia tak, natomiast no, nie można zapominać o nieco mniejszych osiedlowych inwestycjach, które jednak przez mieszkańców są również wyczekiwane. Jest kilka uliczek na Radziwiu, kilka w Natomiast to, co ważne, panie redaktorze, to fakt, że w tym momencie jesteśmy przygotowani i składamy wnioski o realizację kolejnych inwestycji z popularnych schetynówek, a więc programu budowy dróg lokalnych. I tutaj nastawiamy się na budowę chociażby tego pierwszego odcinka ulicy Wyszogrodzkiej, tak zwana Stara Wyszogrodzka, od Alei Kilińskiego do ulicy Spółdzielczej. Złożyliśmy już w tym momencie wniosek. Liczymy, że w perspektywie najbliższych kilku tygodni uzyskamy informacje o pozyskanym dofinansowaniu i wpiszemy tę drogę do realizacji do budżetu w przyszłym roku. Otóż to i o tym oczywiście my również będziemy, będziemy mówić. Kolejna ważna inwestycja, Niedrogowa tym razem to inwestycja w zieleń. Będzie nowy teren rekreacyjny przy batylionie parasol. To kolejna inwestycja w zieleń. Ale one wciąż są potrzebne, te miejsca rekreacyjne. Dokładnie tak. Zarówno place zabaw, jak i tereny rekreacyjne to są te inwestycje, które chyba najbardziej cieszą zarówno tych najmłodszych mieszkańców Płocka, jak i również seniorów. Ważne, żebyśmy mieli jak najwięcej zieleni, ale także jak najwięcej miejsc rekreacji, wypoczynku dla naszych mieszkańców. I to właściwie na każdym osiedlu, bo to też jest bardzo istotne, abyśmy z z jednej strony... Mm. Mogli jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania, wypoczywać z dzieciakami. A to dlaczego to jest potrzebne? Pokazuje chociażby taka wakacyjna, takie wakacyjne przedsięwzięcie, w którym urząd miasta Polska również brał udział, czyli kino kocykowe, czyli różnego rodzaju seanse pod chmurką, które miały miejsce właśnie na terenach zielonych w różnych częściach Polska. Frekwencja pokazuje, że takie parki są właśnie potrzebne. Dokładnie tak, parki, mikroparki. Przypomnę, że rozpoczniemy za chwilę wykorzystując środki. Unijne, również budowę parku na międzytorzu. Natomiast kino letnie cieszy się ogromną popularnością i to bez względu na to, czy jest na starówce organizowane przez Fundację Rewita i Agencję Dzieci Starówki, czy na przykład kino letnie samochodowe miało także miejsce na Płockim Lotnisku na Aeroklubu Płockiego Naszego, czy też właśnie no, ostatnio. Chyba bardzo dużym sukcesem zakończony. Festiwal Big Festiwalowski, trzecia edycja. Alek Pietrzak zorganizował fantastyczne rzeczywiście pokazy, zarówno w kinie, jak i właśnie kinie plenerowym na stałym rynku. I mieszkańcy Płocka, ale także tym razem bardzo wielu festiwa festiwalowiczów z Polski mogło odkryć uroki naszego miasta. I w jednym z tych pokazów prezydent Płocka wyskoczył z balkonu. Warto to prześledzić, znaleźć w internecie. To akurat nie w trakcie pokazu Natomiast i też nie do końca prezydent Płocka. Natomiast rzeczywiście były także warsztaty kaskaderskie. Tak jest. I miałem tam okazję odegrać niewielką taką rolę filmową, bardziej statysty niż kaskadera, ale rzeczywiście, jak to w filmie bywa, prawda jest ekranu i w tym momencie odsyłamy zainteresowanych można znaleźć na pewno w materiałach Big Festivalowskiego również materiały z tych warsztatów kaskaderskich do czego oczywiście zachęcamy dziękuję bardzo za rozmowę dziękuję bardzo do zobaczenia i proszę korzystać z ostatnich jeszcze dni wakacji bo za chwilę będzie pierwszy dzwonek a więc powrót do Szkoły, o czym pewnie już następnym razem porozmawiamy.